Te wszystkie koncerty. Ja jechałem na jeden z koncertów pociągiem. Jechałem. Ja widziałem, kto tam występował. Chce pani to usłyszeć, bo pani zapytała, więc pani to usłyszy. Cała opozycja antypisowska, cała, od prezydenta byłego tam Komorowskiego po wszystkich członków. I chce mi pani powiedzieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kiedyś dobro narodowe. Kiedyś dobro narodowe. Bo to trzeba przyznać. Później się wymknęło spod jakiejkolwiek kontroli politycznej, społecznej i stało się to, co się stało. I koniec. W związku z tym państwo, jeżeli pani jest aktywna, mam nadzieję, że pani pokaże swoją aktywność, mam nadzieję, tylko jeszcze o jednej rzeczy powiem i się odważę to powiedzieć, po tych marszach i bezczeszczeniu kościołów. Kościoły płoną, dym w kościołach. Mam nadzieję, proszę nie marszczyć, tylko proszę słuchać, bo to był między innymi pani skutek. Ja mam nadzieję, że nie przekroczycie państwo progu parafii mszy świętych, tam nie będziecie zbierać. Mam nadzieję, mam odwagę to powiedzieć, ponieważ normalnie przyzwoici ludzie słuchający teraz tego, co mamy do powiedzenia, nie mogą. Mam nadzieję, że może radni się odważą, niektórzy powiedzieć też parę słów. Nie mają już cierpliwości, żeby wysłuchiwać tych antykościelnych bzdur, tego dziadostwa, jakie płynie, ale w dzień akcji oczywiście z puszkami biegniemy pod kościół. Muszy. Namawiamy dzieci. I powtarzam, nieskończone dobro realizowane przez dzieci, przez wolontariuszy dzieci, niczemu niewinnych, zaprzęgniętych w taką działalność, która niestety niweczy to nieskończone dobro. Bardziej niż przynosi zyski. Bo zysk jest materialny, maszyny ratujące życie ludzkie, ale okraszone czymś, co jest zupełnie nie do przyjęcia. I powiem tak, po tym, co powiedziałem, w zasadzie ja już nic nie muszę powiedzieć.